Dzień dobry, proszę Państwa. Ja mam nadzieję, że mnie słychać. Ja nazywam się Łukasz Kępski. Mam przyjemność rozpocząć cykl wykładów w ramach projektu Menonici w Polsce Wspólne Dziedzictwo, który finansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, Klub Nowodworski. W założeniu odbędą się cztery wykłady. Pierwszy, Menonici na Żuławach. W kolejnym wykładzie już w najbliższą środę będziecie Państwo mogli się spotkać z doktorem Michałem Targowskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na początku listopada dwa kolejne wykłady. Wojtek Marchlewski opowie o kulinariach, o historii menonitów, byśmy tak powiedzieli, od kuchni. Natomiast na sam koniec ja postaram się Państwu opowiedzieć coś na temat tego, w jaki sposób pamiętamy o menonitach i w jaki sposób przede wszystkim też wykorzystujemy wątki menonickie w różnego rodzaju działaniach związanych z dziedzictwem kulturowym, ale również z szeroko rozumianym marketingiem turystycznym. Żeby nie tracić czasu, od razu powiem, że nasze spotkanie będzie trwało około 45 minut. Państwo, jeżeli będziecie mieli ochotę, możecie zadawać pytania w komentarzach. Ja postaram się na te, na które będę potrafił, odpowiedzieć bezpośrednio już po spotkaniu. Ono potrwa około 45 do 50 minut, później będzie czas na Państwa odpowiedzi na Państwa pytania. Jeżeli rozmawiamy o menonitach na Żuławach, to trochę jakby myślimy o tej ziemi obiecanej, którą w tym głównym punkcie osadnictwa menonickiego w Polsce, ale ja sobie pomyślałem, że fajnie byłoby w ogóle jakby wprowadzić nasz wykład, naszą opowieść o menonitach od troszkę wcześniejszych etapów, czyli jakby zaplanować sobie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, w jaki sposób będziemy patrzeć na menonitów. To po pierwsze jakby porozmawiamy sobie o początkach menonityzmu. Kiedy się pojawiło to wyznanie, dlaczego i jakie były główne ośrodki początkowo występowania zwolenników doktryny Menon-Simonsa. Porozmawiamy sobie również o głównych założeniach wyznania. Coś, co jakby cały czas gdzieś tam funkcjonuje, bo patrzymy na menonitów przez pryzmat tego pacyfizmu, patrzymy przez pryzmat chrztu dorosłych. Porozmawiamy sobie również o prześladowaniach, a więc dlaczego menonici znaleźli się w tej swojej ziemi obiecanej, jaką były Żuławy. Porozmawiamy sobie również o głównych miejscach osadnictwa na Żuławach, o ich sytuacji prawnej i w tym ostatnich momentach porozmawiamy sobie o dwóch aspektach, które gdzieś tam w tym dyskursie naukowym w Polsce one są najczęściej pomijane, bo jeżeli rozmawiamy o menonitach, to głównie patrzymy na nich przez pryzmat XVI-XVIII wieku. Bardzo niewiele prac tak na dobrą sprawę dotyczy już życia menonitów w XIX wieku, tej sytuacji związanej z emigracją menonitów między innymi do Rosji, czy później w drugiej połowie XIX wieku, chociażby do Stanów Zjednoczonych i w późniejszym okresie również Kanady. Prawie w ogóle nie poruszamy wątku asymilacji społeczności menonickiej, tego ich stawania się już później, w późniejszym momencie, w połowie XIX wieku, jakby społecznością, która twardo, czy też jakby zaczęła się określać jako społeczność niemiecka wyznania menonickiego. No i ostatnim etapem będzie ten rok 1945, a więc kres historii menonitów na Żuławach i jakby rozpoczęcie przede wszystkim rozmowy o menonitach już troszkę bez menonitów jako mieszkańców terenów Delty Wisły. Jeżeli patrzymy na początki, w ogóle skąd wzięło się to wyznanie, musimy spojrzeć na to, co dzieje się w Europie Zachodniej. Mamy rok 1517 i wystąpienie Marcina Lutra. Początek reformacji, który tak na dobrą sprawę na trwałe kończy
jedność w chrześcijaństwie zachodnioeuropejskim, jedność kościoła i obok luteranizmu zaczynają powstawać różne wyznania, które czasami głoszą radykalne na tamten czas hasła zarówno organizacji kościelnej, jak i organizacji społecznej. Jednym z takich ruchów są działające na terenie Szwajcarii anabaptyści, zwolennicy chrztu dorosłych, którzy też opowiadają się za... którzy opowiadają się za chrztem osób dorosłych. Początkowo jakby w ruchu anabaptystycznym, tak na dobrą sprawę, też nie do końca jest jakby taka jedność. 1525 rok to jest ten pierwszy chrzest, kiedy czołowi przedstawiciele ruchu anabaptystycznego wzajemnie siebie chrzczą i nagle zaczyna w samym ruchu kiełkować pewnego rodzaju rozróżnienie. Jedni z anabaptystów mówią, że nowy porządek świata, nowe wspólnoty powinny przede wszystkim zostać zaprowadzone siłą. Z drugiej strony też pojawia się zaczynają kiełkować idee mające na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, że jeżeli chcemy odrzucić zepsuty świat i postępować zgodnie z regułami Pisma Świętego, nie powinno się to odbywać drogą zbrojną. I w latach 30. przede wszystkim, jeżeli popatrzymy na to, zaczyna wśród anabaptystów jakby szerszą popularność zyskują te nurty bardziej radykalne. Doskonałym tego przykładem jest sytuacja w Münster, mieście biskupim na terenie Rzeszy, kiedy w 1534 roku zwolennicy z Jana z Lejdy wyrzucają tamtejszego biskupa z miasta i ogłaszają powstanie nowego Syjonu. Co ciekawe, Jan z Lejdy bardzo szybko przeprowadza obok zmian już stricte teokratycznych, zmian czysto religijnych, przeprowadza również szereg reform społecznych, w tym między innymi na przykład rozwiązuje Radę Miejską, powołuje w to miejsce tak zwaną Radę 12 Starszych Izraela, do tego dochodzą kwestie chociażby surowego karania za grzechy, między innymi za krzywoprzysięstwo, cudzołóstwo, można było stracić życie. Do tego dochodzą również w późniejszym okresie wątki związane z zalegalizowaniem między innymi poligami, co jakby, jeżeli popatrzymy na to, nawet w dzisiejszych czasach wydaje nam się mocno radykalne, ja użyję takiego słowa, nawet bardzo dziwne. Sytuacja w Münster prowadzi do tego, że w 1535 roku przeciwko komunie münsterskiej w oblężeniu miasta biorą zarówno udział wojska katolickie, jak i wojska protestanckie. Dla protestantów anabaptyzm był szczególnie jakby też również niebezpieczny, uważali bowiem, że po pierwsze jest to dla luteran, o tak chyba bardziej precyzyjnie byłoby trzeba to powiedzieć, jest on szczególnie niebezpieczny ze względu na swoje hasła społeczne i chrzest dzieci. Anabaptyzm zakładał chociażby to, że nie będziemy składać przysięgi. Luther, jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, poparł rozprawienie się chociażby z chłopami biorącymi udział w wojnach chłopskich w 1525 roku. Republika Münsterska, czy też komuna, bo tak bardziej trzeba mówić, zostaje w 1535 roku całkowicie zniszczona. Przywódcy Jan z Lejdy surowo ukarani, on zresztą przed straceniem był poddawany torturom, a dla anabaptystów, dla zwolenników chrztu dorosłych rozpoczyna się okres prześladowania. I tutaj na scenie mniej więcej od połowy lat 30. pojawia nam się postać tego pana, którego Państwo widzicie na slajdzie, a mianowicie Menno Simonsa. Menno Simons, dawniej duchowny katolicki, który urodził się na terenie Fryzji, początkowo był zwolennikiem
doktryny Lutra, później jakby od niej odszedł, poszedł w kierunku anabaptyzmu, ale powiedział, że jakby ta prawdziwa wiara powinna czerpać jak najwięcej z ruchu anabaptystycznego, jednak nie powinna narzucać swojej wersji drogą siły, a ewentualnie drogą perswazji. Te nowe społeczeństwo, te idealne społeczeństwo, te idealne wspólnotowe powinno być w jakiś sposób według Menno Simonsa budowane w oparciu o tych, którzy w rzeczywistości chcą, w izolacji od tego zepsutego świata. To, co jest, jeżeli chodzi, Simons wyznaczył nową drogę. I jeżeli mielibyśmy sobie odpowiedzieć, co takiego wprowadza, to przejmuje pewnego rodzaju rzeczy jako jeden z obław anabaptyzmów z tego głównego nurtu. To jest przede wszystkim przez osób dorosłych, to jest zakaz składania przysięgi. To zresztą będzie miało później na przykład swoje reperkusje na terenie Żuław, czy też chociażby takich miast jak Gdańsk, Elbląg, a to, o czym na pewno też powie Michał Targowski w środę, również w przypadku Torunia. Z drugiej strony mamy uznanie Nowego Testamentu za regułę postępowania. Zresztą to jest bardzo zbliżone do większości wyznań protestanckich. To, co było nowum, jeżeli chodzi o doktrynę Menno Simonsa, to przede wszystkim bezwzględny pacyfizm i tutaj w myśl zasady piąte nie zabijaj, Menno Simons jakby całkowicie odrzucał użycie broni, branie udziału w jakichkolwiek konfliktach zbrojnych, ale też jakby znalazło to wyraz w tym, że menonici w początkowej tej fazie do XIX wieku nie odbywali chociażby służby na murach miejskich, czy w ogóle, jeżeli chodzi, nie brali udziału w obronności krajów. Kwestią kolejną, i to było pewnego rodzaju wywróceniem dotychczasowych jakby norm religijno-społecznych, to była próba stworzenia modelowej organizacji gminnej. Tak jak już wspomniałem, te gminy, one miały znajdować się w pewnego rodzaju izolacji od tego, co Simons nazywał zepsutym światem, który jakby w jego mniemaniu znajdował się w rękach szatana, a tymi nowymi wzorcowymi gminami menonickimi, które miały całkowicie odwoływać się do Nowego Testamentu, dokładnie tutaj chodziło o kazanie na górze. Menno Simons jeszcze wprowadził jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie nie przewidywał funkcjonowania osobnego stanu duchownego, a więc nie było w jego doktrynie czegoś takiego, co my w większości, czy w kościele rzymokatolickim, grekokatolickim, prawosławiu, czy również w kościołach ewangelickich mamy po dzień dzisiejszy, a więc nie było osobnego stanu księży, duchownych, czy też pastorów. Swoje poglądy Menno Simons zawarł w książce wydanej w 1539 roku Fundamenten Bóg, która stała się jakby przede wszystkim dla menonitów tym wyznacznikiem tego, w jaki sposób mają postępować. Z drugiej strony stała się również, jej wydanie stało się również, można uznać za symboliczny początek tego ruchu. To, co jest wyznaniowego, to, co jest również bardzo ważne, doktryna Menno Simonsa zyskała przede wszystkim popularność w miejscach, które były bezpośrednio jakby, na które on miał w stanie, był w stanie bezpośrednio oddziaływać, a mianowicie w Niderlandach i na terenach północnych Niemiec, dzisiejszym, dzisiaj byśmy to powiedzieli Fryzji, a więc Landzie Niedersachsen, czyli Dolnej Saksonii. Jeżeli chodzi o grupy społeczne, do których menonityzm przede wszystkim był adresowany, to były społeczności wiejskie i społeczności plebejskie, a więc drobnych kupców i drobnych rzemieślników. To, co jest również bardzo ważnego, przechodząc do tego, jak menonici znaleźli się na Żuławach i dlaczego, no musimy spojrzeć na to też, co się dzieje. Z jednej strony mamy ten program Menno Simonsa, który
No, w wielu punktach on nam się dzisiaj wydaje mało radykalny, chociażby ze względu na ten pacyfizm, kwestia przywiązania do wiary. Jednak musimy pamiętać, że XVI wiek i reformacja to jest czas, który rządzi się troszkę innymi regułami. To jest moment, kiedy na terenie Rzeszy, a także Niderlandów, które znajdują się w rękach Habsburgów, z jednej strony toczą się kolejne konflikty o charakterze religijnym, to co zresztą tego, czego my jako Polska nie doświadczyliśmy, a więc wojny religijne. Z drugiej strony w Niderlandach mamy do czynienia również z wojną o niepodległość. Menonityzm postrzegany jako wyznanie niebezpieczne zarówno przez katolików, jak i protestantów, kojarzony przede wszystkim z anabaptyzmem i w tym, jakby w tym wykonaniu mocno radykalnym, doprowadza, czy też nie tyle doprowadza, co jest postrzegane jako niebezpieczne. Rozpoczynają się prześladowania jego przedstawicieli i oni stają przed trudnym wyborem. Dzisiaj byśmy w ten sposób mogli powiedzieć, co zrobić dalej, bo były dwie możliwości, albo konwersja i później powrót na łono Kościoła katolickiego, albo szukanie nowego, lepszego bytu. I w tym jakby w tej sytuacji no możemy sobie teraz postawić pytanie, dlaczego Polska i dlaczego Żuławy stały się tym miejscem, gdzie menonici znaleźli lepszy byt, dlaczego te Żuławy stały się tą ziemią obiecaną dla menonitów. Musimy spojrzeć na sytuację wyznaniową Polski w czasach XVI wieku i odpowiedzieć sobie szczerze na jedną rzecz, że Polska w tamtym czasie przede wszystkim jawi się jako kraj tolerancji wyznaniowej. Tolerancji, która jakby polega na tym, że troszkę inaczej niż my ją dzisiaj rozumiemy. No, warto wspomnieć o pierwszym dokumencie europejskim, jeżeli chodzi o podwaliny w ogóle tolerancji, a więc Konfederacji Warszawskiej. Coś, co w Europie Zachodniej było w ogóle nie do pomyślenia. W Polsce na długo przed jakby rozłamem w Kościele Zachodnim, tak na dobrą sprawę w kraju funkcjonują przedstawiciele różnych wyznań i różnych narodowości. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli pod względem wyznaniowym, mamy rok 1539, kiedy Menos i Mons publikuje tą swoją pracę Fundamenten Book, to mamy tak, katolików, mamy już luteran, mamy już zwolenników doktryny Jana Kalwina, mamy zwolenników braci czeskich, mamy Unitarian, a więc braci polskich, mamy przedstawicieli kościoła prawosławnego, mamy Żydów, mamy muzułmanów, mamy kościół ormiański. Po 1596 dojdzie nam jeszcze kościół grekokatolicki. No i jakby w Polsce funkcjonowało to naprawdę w miarę pokojowo. Nieprzypadkowo profesor Janusz Tasbir wiele lat temu stwierdził, że Polska była państwem bez stosów, gdzie te konflikty o charakterze religijnym przebiegały w zupełnie inny sposób niżeli w Europie Zachodniej. Ważną rolę odgrywa również to, że teren Prusów Królewskich, a przede wszystkim Gdańsk, jest specyficznym zapleczem surowcowym dla miast niderlandzkich. Tutaj przede wszystkim warto spojrzeć na kontakty handlowe chociażby Gdańska z Amsterdamem. Wtedy już jakby jednym z głównych odbiorców tego polskiego zboża są Niderlandy, a więc te bliskie kontakty powodują też to, że ci osadnicy, menonicy chętniej znajdują, chętniej jakby chcą emigrować na tereny Prus Królewskich. To, co jest również bardzo ważnego, to spojrzenie na dwie takie kwestie. Przede wszystkim kwestię związaną z specyficznymi sytuacjami zarówno od strony administracyjnej, jak i od strony religijnej. Pewnego rodzaju forma decentralizacji, która występowała w Rzeczpospolitej Szlacheckiej i Prusy Królewskie, które były tego doskonałym przykładem,
do 1569 roku cieszące się szeroką autonomią, powodowało, że dobra, w których osiedlali się menonici, tak na dobrą sprawę nie miały jednolitego systemu prawnego. To mogły być dobra królewskie, tak jak w przypadku żuław malborskich, to mogły być dobra miejskie, jak mamy w przypadku chociażby tych menonitów, którzy osiedlają się na terenach żuław gdańskich i żuław elbląskich, to mogły być dobra kościelne. Tak jak mamy chociaż w przypadku starych Szkotów, czyli tych podmiejskich osad Gdańska, to mogły być też pojedyncze dobra szlacheckie, ale one przede wszystkim, jeżeli już się pojawiają, to pojawiają się w terenie Dolnej Wisły. To też powoduje, że jakby ci menonici mogli znać specjalną opiekę prawną. Sytuacja religijna też, to musimy sobie zaznaczyć, ona również sprzyjała temu, że menonici mogli swobodnie egzystować w Prusach królewskich. Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że jakby Prusy królewskie do 1577 roku, kiedy oficjalnie luteranizm stał się jakby chociażby w miastach tym wyznaniem dominującym, ta sytuacja wyznaniowa, ona nie do końca była pewna, nie wiadomo kto będzie miał większość, nie wiadomo w jaki sposób, a to powodowało, że menonici ze swoimi poglądami, oni znajdowali się gdzieś tam na uboczu tego głównego dyskursu religijnego, który gdzieś się toczył. A więc mogli, ja użyję takiego sformułowania, po cichu funkcjonować w społecznościach na terenie początkowo Żuław, później również Dolnej Wisły. I to, co jest też bardzo ciekawego, na co zwrócił między innymi uwagę profesor Edmund Kizik, to, że Żuławy miały najbardziej zbliżony pod względem prawnym organizacji wsi i społecznym, a także gospodarczym, charakter zbliżony do Niderlandów i północnych Niemiec. Najprawdopodobniej wpływ miał na te pierwsze fale osadnictwa, które jeszcze pojawiają się w czasach krzyżackich i te grupy osadników, które przybywają od, powiedzmy sobie, połowy XIII wieku poprzez XIV wiek na tereny Prus królewskich państwa zakonu krzyżackiego i osiedlają się tutaj. To są grupy, które jakby wywodzą się z tych terenów i to też pokazuje, no nieprzypadkowo mamy miejscowość chociażby Proziszcze Holland, a więc dzisiejszy Pasłęk. To, co jest również bardzo ważnego, te pierwsze wielkie fale osadnictwa menonickiego przybywają na Żuławę po fali powodzi w latach 1540-1543, choć, jak wskazuje profesor Kizik, pierwsze grupy anabaptystyczne mogły pojawić się w mieście ciut wcześniej, a więc w roku, około roku, końcu lat 30. XVI wieku, bo to jest związane chociażby z misją przedstawicieli Rady Miejskiej Gdańska do Amsterdamu w 1534 roku. Na pewno już w połowie XVI wieku gminy menonickie na terenie Żuław się znajdują. Świadczy też o tym chociażby zachowana dokumentacja i pisma samego Menno Simonsa do swoich współwyznawców na terenie Gdańska. Jeżeli chodzi o tereny wiejskie, bo to też trzeba pamiętać, że menonici przede wszystkim, jeżeli chodzi o osadnictwo, będą osiedlać się na terenach wiejskich, początkowo zasiedlają tereny Żuław Gdańskich. Dla Wiślinki najprawdopodobniej jest to rok pomiędzy 1549 a 1550, co jest związane z ponowną lokacją tą wsi, już na zupełnie innych zasadach. Podobnie ma to miejsce w przypadku Błotnika i te osady pojawiają się w 1552 roku, w Cedrach Wielkich w 1561 roku. Mamy już, jakby to powiedzieć, ponowną lokację na zasadzie umowy długoterminowej, a więc najprawdopodobniej tutaj już mamy do czynienia z osadnikami z Niderlandów, menonitami. W przypadku Żuław Malborskich to między innymi Cyganka, dawne Remerswalde, około 1566 roku i Cyganek najprawdopodobniej przed 1570 rokiem. Skąd ta data, że przed 1570 rokiem? To wynika przede wszystkim z lustracji, bo o ile lustracja dóbr królewskich z 1565 roku po pierwsze wskazuje, że wieś przynosi bardzo niewielki dochód,
To z drugiej strony 5 lat później, w 1570, wzmiankowanych już jest 19 osadników holenderskich, a Bieś zaczyna przynosić bardzo znaczące dochody. Zresztą dochody wielokrotnie pozyskiwane przez właścicieli danych wsi będą wysuwane przez nich w sporach z przedstawicielami szlachty czy też kościoła, jeżeli chodzi o tolerancję menonitów. To warto podkreślić, że Rada Miasta Gdańska, która wielokrotnie była oskarżona o terroryzowanie w swoich murach heretyckich menonitów, wielokrotnie też podkreślała, że ale ci menonici przynoszą 7 razy większy dochód niż dawni osadnicy. To, co jest również bardzo ważnego, w latach 60. XVI wieku menonici również znajdują się na żuławach elbląskich, między innymi w Ellerwald i na tak zwanych tryftach, które w większości jakby były zasiedlane przez społeczności menonickie odzyskiwane, jeżeli chodzi o kwestie melioracji i pozyskania tych terenów pod uprawy. To, co jest również bardzo ważne i to, co często pojawia się, jeżeli rozmawiamy o menonitach w przypadku żuław wiślanych, to te przekonanie wielu osób, że które graniczy z takim przeświadczeniem, że menonici jakby stanowili większość społeczności, większość mieszkańców Żuław. Jakby trudno mi jest ocenić, skąd jakby wzięło się to przekonanie, ale nie wynika ono na pewno z materiału źródłowego. Chyba że weźmiemy pojedyncze miejscowości, ale to nie da się tego odnieść do całego regionu. Oczywiście, jeżeli popatrzymy tutaj chociażby spis 1562 roku królewski, w wielu miejscowościach pojawia nam się informacja, że obok, tak jak chociażby w Ladekop, w dzisiejszym Lubieszewie, mamy 89 osób, które jakby płaci podatek, do tego wpośród nich wielu menonitów. Mamy chociażby Tuje, 124 osoby, wielu menonitów. Proszę Państwa, to się zgadza, jeżeli chodzi o pojedyncze miejscowości. Nie do końca jakby też musimy pamiętać, że urzędnik, co urzędnik wtedy rozumiał poprzez pojęcie wielu. Czy wielu to znaczyło 10, czy wielu to znaczyło 50, czy wielu dla niego mogło znaczyć również 5 albo 6 osób. Musimy pamiętać, że te źródła, szczególnie do epoki wczesno-nowożytnej, nie zawsze są super dokładne, a w przypadku menonitów no mają one głównie charakter szacunkowy. Dokładniejsze dane, tak na dobrą sprawę, mamy dopiero z końca jakby XVIII wieku i dane z 1772 roku dla całych Królestw Królewskich mówią, że ogólna liczba menonitów wynosiła 1351 osób, co stanowiło około 3% całej społeczności. W przypadku żuław malborskich menonici mieli stanowić 16,5%, dla żuław elbląskich około 10%. Niestety nie mamy takich danych dla żuław gdańskich. Tutaj ta liczba była zdecydowanie mniejsza i to widać już, jeżeli chodzi też jakby o politykę samego miasta Gdańska w XVIII wieku, który postrzegał menonitów jako konkurencję gospodarczą. Ogromny wpływ również na szacunki, jeżeli chodzi o liczbę menonitów, miała ich emigracja od końca XVIII wieku na tereny Rosji. Szacuje się, że w latach 1788 do 1804 roku mogło to być około 3,5 tysiąca dusz, czyli osób. To, co jest również ważne, ja sobie wynotowałem specjalnie tabelkę, która dane statystyczne, które powstały po utworzeniu Regierungsbezirk Danzig, a więc dzisiaj byśmy powiedzieli, użyli takiego sformułowania wielkiego, jeżeli próbowalibyśmy to odnieść do współczesności województwa gdańskiego, na poszczególne powiaty i doskonale widać, jak szacunkowo przedstawiał się odsetek społeczności menonickiej na terenie poszczególnych powiatów wchodzący w skład Regierungsbezirk Danzig. I tak, jeżeli chodzi o powiat elbląski, tych menonitów było 2182 na łączną liczbę 38020 mieszkańców, co dawało 5,7%. Największy odsetek stanowili tutaj ewangelicy, 29600.
Na terenie powiatu malborskiego, w którego wchodził na przykład skład Nowy Dwór Gdański, tych menonitów było najwięcej, 5687. Jeżeli chodzi o udział pozostałych grup, tutaj mniej więcej porówno rozkłada się, mniej więcej powiedzmy, rozkłada się udział zarówno katolików, jak i ewangelików. Łączna liczba mieszkańców to jest 39 347 osób, menonici stanowią 14,5%. W przypadku powiatu gdańskiego, tej części miejskiej, mamy tylko 671 menonitów, a więc 1,3%. W przypadku jakby Gdańsku, tych terenów wiejskich Gdańska, mamy 516 menonitów, łącznie 1,5%. To też jakby potwierdza te słowa, które wcześniej powiedziałem, że na terenie tych żuław gdańskich, tych menonitów już w końcu XVIII wieku było zdecydowanie najmniej. Ogólnie liczba menonitów według spisów z 1818 roku na terenie tych czterech powiatów wynosi 9056, na łączną sumę 163 tysięcy 173 mieszkańców, co dawało 5,5%. I teraz nagle na pewno wśród części państwa zaczyna się kiełkować pytanie, w takim razie dlaczego ci menonici, jeżeli ich było tak niewielu, dlaczego jakby są tak mocno zapamiętani? Z jednej strony to jest jakby ten fenomen religijny i pacyfizm, z drugiej strony ich udział, jeżeli chodzi o użytkowanie gruntów i prowadzenie gospodarki. Jeżeli popatrzymy na dane z końca XVIII wieku, menonici dysponują na żuławach malborskich 500 sama włókami na zasadzie dzierżawy długoterminowej, natomiast mają również ponad 700 włók, które jakby mają na zasadach jeszcze prawa chełmińskiego. I to doskonale, to jest jakby jeden z największych odsetków udziału gruntów, to są gospodarstwa, które bardzo dobrze funkcjonują, to są duże gospodarstwa i to są gospodarstwa bardzo dochodowe. Stąd też jakby nieprzypadkowo, chociażby w 1831 roku Tadeusz Chomski, jeden z powstańców listopadowych, opisując gospodarstwo chłopskie na Żuławach, opisuje gospodarstwo menonickie jako świetnie zadbane, nowoczesne, czyste, przynoszące dochody. Oczywiście tam jest przytyk do kobiety, że tylko gruba, brzydka Holenderka, no ale jakby to pokazuje zupełnie inny wątek. Pokazuje, że ci menonici, jeżeli chodzi o społeczność Żuław Elbląskich, Gdańskich i Malborskich, oni odgrywali bardzo istotną rolę w życiu gospodarczym. To, co jest również bardzo ważne, ci menonici troszkę inaczej funkcjonują, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Pierwszą rzeczą to niewątpliwie są te różne administracje, o których już Państwu wspomniałem, a więc prawa miejskie i czy też jakby kto wydaje kontrakt, jakiemu prawu podlegają menonici. I w przypadku zarówno Żuław Gdańskich, jak i Elbląga, tymi organami, które decydowały o obecności menonitów w ich posiadłościach, były rady miejskie. Stąd też na przykład bardzo rzadko znajdujemy informacje na temat przyjęć menonitów do prawa miejskiego, zarówno w Gdańsku, jak i Elblągu. Oczywiście te przypadki się zdarzają, chociażby słynny przypadek Elbląski z lat 80. XVI wieku, gdzie dwójka menonitów zostaje przyjęta jako niezwykle istotna grupa, czy też istotne osoby. Z punktu widzenia miasta w Gdańsku to też się pojawia, ale to mówię, to muszą być osoby, które z punktu widzenia Rady Miejskiej wnosiły coś ekstra. W większości jakby menonici postrzegani byli jako konkurencja gospodarcza, jako grupa, jako też dla miast protestanckich, jakimi były Elbląg czy Gdańsk, jako no, grupa, ja bym użył tu takiego terminu heretycka, no bo jakby dla nich tą dominującym wyznaniem no był luteranizm, czy już później jakby po połączeniu kościół ewangelickim. Menonici również ze względu na to nie są przyjmowani do cechów miejskich, a jeżeli już są świetnymi fachowcami w niektórych dziedzinach, między innymi gorzelnictwo, nieprzypadkowo jeżeli Państwo weźmiecie, mamy chociażby tę słynną
wódkę Goldwasser, czy też w przypadku Nowego Dworu Stobesmachandel, ale to mówię, żeby zostali przyjęci do prawa miejskiego, musiało być to coś ekstra, musiał coś wnosić. Kwestia kolejna to jest, jeżeli chodzi o tereny, na których pojawiają się menonici, w większości zagospodarowują oni nieużytki lub tereny opuszczone wcześniej przez ludność, która jeszcze znajdowała się tam na zasadach prawa chełmińskiego. I to, co jest ciekawe, bardzo często w przypadku żuław gdańskich w archiwaliach możemy odnaleźć informację, że część przedstawicieli Rady Miejskiej czy też ordynków to bardziej skarży się na to, że menonici zajęli dawne grunta, które należały do kogoś innego. Wodarze miasta jakby podkreślały wątek, że tak, tamci opuścili, nie chcieli, bo to były tereny zalewowe, uważały, że tu się nie da żyć, a ci zagospodarowali, pokazali, że to jednak się da i przynoszą zupełnie inne dochody. To, co jest również bardzo ważne, menonici od samego początku do końca w głównej mierze zamieszkują tereny wiejskie. Jeżeli popatrzymy na to, że teren Żuław Malborskich to jest teren z jednym miastem, bo jakby Malborka chyba nie będziemy do tego liczyć, to jest jakby miasto o zupełnie innym charakterze, a więc mamy tylko Nowy Staw, Nowy Dwór nie jest wtedy miastem. Widać doskonale, że menonici przede wszystkim znajdują się na terytoriach wiejskich i to, co też jest bardzo charakterystyczne, te ich osady nie tworzą zwartego charakteru. Raczej jest to domostwo wniesione na terpie, wokół pola, dopiero potem długo nic, potem znowu kolejne gospodarstwo. Nowością i to, na co warto zwrócić uwagę, to, że właściciel danych gruntów zawierał z menonitami umowę, kontrakt, on miałby mieć charakter indywidualny lub zbiorczy, część z nich jakby zachowała się do naszych czasów w formie odpisów, tutaj Państwo widzicie odpis XIX-wieczny dokumentu wystawionego przez Stefana Batorego, to co jest dla wsi Lubieszewo, to co jest również bardzo ważne, te kontrakty, one miały zupełnie inny charakter. Były to kontrakty, umowy długoterminowe, tak zwane emfiteuzy, za przejęzyczenie, umowy, które były zawierane pomiędzy właścicielem dóbr a grupą lub indywidualnym menonitą, który miał potem sprowadzić osadników na 30 lub 40 lat. W większości cieszyli się oni wolnością osobistą, w większości to znaczy ponad 99%. I to dawało im też przewagę nad tymi chłopami, których my trochę teraz, na których my teraz patrzymy z perspektywy tego, co dzieje się w głównym nurcie historii, jeżeli chodzi o ten boom na historię ludową. Nie da się porównać, jakby, to znaczy porównać się da, tylko jakby chłopi z innych części Polski wypadają zazwyczaj bardzo słabo w porównaniu z osadnikami menonickimi. Oczywiście są menonici, którzy również są biedni, ale ich odsetek jest zdecydowanie mniejszy niż chociażby w terenach Mazowsza czy gdzie indziej. To, co jest również bardzo ważne, te umowy długoterminowe i te rozwiązania prawne, które pojawią się na terenie Żuław, później również na terenie Dolnej Wisły, one doprowadzą do wykształcenia specyficznego rodzaju prawnego osadnictwa, tak zwanego osadnictwa holenderskiego. To będzie bardzo popularna forma chociażby osadnictwa w XVIII wieku na terenie Wielkopolski czy Kujaw. Bardzo błędnie określa się, że osadnictwo holenderskie to jest osadnictwo menonickie. To jest bardzo mylne, bo tak na dobrą sprawę w przeważającej mierze w XVIII wieku te osoby, które pojawiają się już chociażby w kontraktach, jeżeli chodzi o osadnictwo holenderskie, wcale nie są menonitami, oni równie dobrze mogą być katolikami, jak i luteranami, czy przedstawicielami innych grup wyznaniowych. To, co jest również bardzo ważne, to trzeba bardzo wyraźnie rozdzielić. Z jednej strony mamy osadnictwo menonickie i o ile jeszcze na początku, w pierwszej połowie XVI wieku i na początku drugiej połowy tego wieku możemy mówić, że Holender równa się zazwyczaj w 90% menonita, ja bym tak użył tego sformułowania, czy przeważnie menonita, o tyle już w wieku drugiej połowie XVII, wieku XVIII, to nie są terminy równoznaczne. To jest forma organizacji prawnej.
To, co jest również bardzo ważne, to to, co my jakby ta sytuacja religijna, bo też musimy pamiętać, że Kościół menonicki, czy też wspólnoty wyznaniowe menonickie na terenie Żuław, to były wspólnoty mniejszościowe. Jeżeli chodzi o kwestie prawne, to ci menonici, którzy żyli na Żuławach Gdańskich, podlegali przede wszystkim Kościołowi luterańskiemu, elbląskiemu, na Żuławach Elbląskich, luterańskiemu w Elblągu, na Żuławach Malborskich Kościołowi katolickiemu. Oni płacili odpowiednie też na rzecz tych kościołów odpowiednie podatki, w kontraktach były informacje, jak one mają wyglądać, zresztą z wizytacji kościelnych, które są zachowane dla Żuław Malborskich, widać doskonale również, że jakby wizytatorzy często skarżą się na to, że księża tolerują menonitów, czasami pojawiają się zapiski, że również tolerują ich pochówki, co jest w ogóle z punktu widzenia w tamtym czasie kościoła nie do pomyślenia. Gminy menonickie, one też jakby tworzą niewielkie wspólnoty, te największe, jakby znajdujące się na Żuławach Malborskich, to między innymi Orłowskie Pole, Stogi Malborskie, czy chociażby Tigenhagen, a więc dzisiejszy Cyganek Żelichowo. Sami menonici będą dzielić się na dwa główne odłamy, Flamandrów i Fryzów. I to, co jest bardzo ważne, że o ile jeszcze rady miejskie przymykały czasami oko na wznoszenie świątyń, mamy przykład chociażby działającej od 1590 roku w kamienicy, do dzisiaj istniejącej na ulicy Garbary w Elblągu kościoła menonickiego. W Gdańsku to już troszkę inaczej wyglądało, bo kościoły powstawały w głównej mierze na terenach należących do kościoła katolickiego, a więc w Nowych Ogrodach w 1638 i na Zaroślaku w 1648. To, co ten kościół, który dzisiaj jakby zachował się do naszych czasów przy ulicy Menonitów 2, to jest świątynia wzniesiona w która konsekrowana została w 1919 roku. Na Żuławach pierwszy oficjalny, w pełni, byśmy powiedzieli, legalny kościół zostaje wybudowany za zgodą biskupa Leskiego w Orłowskim Polu w 1751 roku. Żuławy Elbląskie później na terenach wiejskich, na przykład kościół w Różewie, dawnym Rozno, od 1754 roku. To, co jest również bardzo ważnego, dopiero od 1768 roku, dzięki zgodzie biskupa Chełmińskiego, menonici mogli posiadać własne świątynie i mogli posiadać własne cmentarze. Wcześniej, jeżeli odbywały się nabożeństwa, one odbywały się przede wszystkim w dostosowanych do tego budynkach gospodarczych i odbywały się w pewnego rodzaju tajemnicy, czy też władze kościelne czasami patrzyły na to przez ręce. To, co jest bardzo ważnego, jeżeli Państwo spojrzycie na te dwa obrazki, one też pokazują zmianę w architekturze sakralnej, jeżeli chodzi o świątynię. Na dole tutaj widać kościół menonicki w Hojbudyn, a więc w Stogach Malborskich. Z drugiej strony już neogotycka świątynia w Cyganku Żelichowie, dawnym Tigenhagen. Ona ma już zupełnie inny styl. To też pokazuje jakby tendencje, które następowały wśród samych menonitów, a więc przejście z takiego wiejskiego charakteru do też już pewnego rodzaju asymilacji z dominującymi strukturami, jeżeli chodzi o przyjmowanie wzorców z kościołów, chociażby luterańskich. I można by było sobie powiedzieć, że ten moment przełomowy, jeżeli chodzi o historię menonitów na Żuławach, on następuje wraz z pierwszym rozbiorem Polski. Zmienia się całkowicie sytuacja prawna i znikają te dawne przywileje, które otrzymywali menonici, między innymi chociażby od królów polskich. Mamy taki słynny dokument wystawiony przez Władysława IV Wazę w 1642 roku, który potwierdzał wszystkie przywileje menonickie, jakie oni otrzymali, zbiorczo je potwierdzał. Później kolejni władcy je jakby ponawiali. Z punktu widzenia państwa pruskiego największym problemem była służba wojskowa. Pruski militaryzm jakby tutaj zakładał, że menonici
powinni odbywać służbę wojskową, jeżeli nie, powinni płacić podatek na szkołę kadetów w Chełmie. Dla większości gmin menonickich, w których też następuje pewnego rodzaju mocne rozwarstwienie pod względem majątkowym, jest to niemożliwe. Z drugiej strony państwo pruskie też doszło do wniosku, że skoro menonici nie chcą służyć w wojsku, to mają utrudnione możliwości nabywania ziemi. A ziemia była tym, czym przede wszystkim jakby pozwalało utrzymać. To też musimy sobie wziąć pod uwagę, że jeżeli w wielu miejscowościach według danych statystycznych średnia rodzina menonicka to jest około 8,6 osoby, 7,6 osoby. Jeżeli popatrzymy, że mamy tyle dzieci, trzeba im też jakby zapewnić byt, no to tutaj stajemy przed trudnym wyborem, co dalej. No i w sukurs menonitom przychodzi ta, która w historii Polski raczej jawi się jako tak zwany szwarc charakter, a więc caryca Katarzyna II, Katarzyna Wielka, która zaprasza menonitów na świeżo pozyskane w wyniku wojny z Turcją tereny na dzisiejszej Ukrainie i oni tam jakby zachowują swoją tożsamość, co ciekawe przenoszą dokładnie wzorce znane z Żuław, a mianowicie jeżeli mamy u nas miejscowość Tigenhagen w tamtym czasie funkcjonującą, dzisiejszy Cyganek Żelichowo, to również na terenie dzisiejszej Ukrainy, tych terenach, które pozyskała caryca Katarzyna Wielka, znajdziemy miejscowość o takim samym numerze. A według takich jakby też troszkę ciekawostkowych rzeczy czasami nawet zdarzały się, że rodziny mieszkały, no ciężko to nazwać numerami jeszcze wtedy, ale miały te same jakby to powiedzieć rozlokowania, jeżeli chodzi o domostwa. Ci, którzy zostają, i to też jest bardzo ważne, zaczynają asymilować się z kulturą niemiecką, stają się przedstawicielami elit, zarówno w społecznościach miejskich, bo tutaj też następuje jakby, no jakby wstąpienie w kręgi już tego mieszczaństwa, rodzącego się pruskiego mieszczaństwa. Te przejawy tej asymilacji to nie tylko jest jakby język już, który całkowicie w nabożeństwach jest językiem tym Hochdeutschem, ale również to są przemiany w architekturze sakralnej, czyli to przejmowanie, to co Państwo chociażby widzieliście w postaci kościoła w Cyganku, dawnego kościoła menonickiego w Cyganku Żelichowie, już nie istniejącego zresztą, ale również zmienia się podejście do samej służby wojskowej. Menonici jakby biorą udział chociażby w wojnie francusko-pruskiej w 1871 roku. Co ciekawe, część menonitów, którzy znaleźli się po rozbiorach między innymi w granicach najpierw Królestwa Polskiego, a później już odrodzonej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, biorą udział w 1939 roku w wojnie obronnej. Nie zawsze to jest jakby linia na froncie, działania na froncie, ale często jako służba pomocnicza w armii. To, co jest również bardzo ważnego, to najsilniej te tendencje widać już w momencie, kiedy po 1919 roku, a więc po traktacie wersalskim, Żuławy wchodzą w skład Wolnego Miasta Gdańska i zaczyna się, można zauważyć pewnego rodzaju różne postawy wśród samych menonitów. Z jednej strony będą bardzo silnie jakby podkreślać swoją menoniskość, będą próbowali zachować chociażby wątek pacyfizmu i postawy wrogiej do rodzącego się i zyskującego popularność na terenie Wolnego Miasta Gdańsk, narodowego socjalizmu. Z drugiej strony będziemy mieli też postawy skrajne, a więc takie, które jakby będą aprobować zastany stan rzeczy, co swoje pokłosie znajdzie między innymi w czasie II wojny światowej i chociażby w działaniach już tutaj bezpośrednio części menonitów, jeżeli chodzi o zbrodnie III Rzeszy, no to jest jakby temat też tabu, bo to też musimy pamiętać, że to jakby dla społeczności menonickiej oni też odkrywają to, badają na nowo i patrzą na to zupełnie z innej perspektywy. To, co jest również bardzo ważnego, ten moment przełomowy stanowi rok 1945, kiedy nawet jeżeli przyjmiemy, że ta społeczność menonicka, która na Żuławach stanowiła, tak jak w przypadku na początku XIX wieku Żuław gdańskich,
przepraszam, Żuław Malborskich 16,5%, była tą grupą, która jakby no jednak wyróżniała się pod względem chociażby religijnym, zamknięcia kulturowego, takiej tajemniczości, ale również pod względem pozycji gospodarczej, tereny te całkowicie opuszcza. Po 1945 roku tak na dobrą sprawę został, znany jest nam jeden przypadek osoby, która jakby została w Elblągu, która była menonitką. W większości opuszczają te tereny, emigrują z terenów Żuław. Dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestię mówienia o menonitach, ja więcej też powiem o tym 45 na pewno już na tym ostatnim spotkaniu, kiedy będziemy mówić o pamięci. Nie chciałbym też wtedy powielać informacji, ale dzisiaj, kiedy mówimy przede wszystkim o menonitach, mówimy o tym, o menonitach jakby z perspektywy zastanych miejsc, to co po nich przede wszystkim pozostało dzisiaj, to pojedyncze to cmentarze i pojedyncze dawne kościoły menonickie. Ja w tym momencie dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz powiem, że projekt, że dzisiejszy wykład odbył się w ramach projektu Menonici w Polsce, wspólne dziedzictwo, który jest dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Od razu powiem też, że finalnym efektem projektu będzie stworzenie aplikacji turystycznej Menonici w Polsce, dokładnie jest 30 miejsc, oraz wystawy Menonici w Polsce w trzech językach, w trzech wersjach językowych, w języku polskim, w języku niemieckim, angielskim. Ona będzie dostępna już w listopadzie, także prosimy obserwować też kanał Żuławskiego Parku Historycznego. O wszystkim będziemy Państwa na bieżąco informować. Ja przejdę do pytań. Też od razu odpowiem. Pan Stanisław pyta się, dlaczego Menonici są tak ważnym ludem dla Żuław. Przecież były inne wyznania. Jeżeli chodzi, to znaczy to jest pytanie, na które ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Troszkę musimy popatrzeć na to z perspektywy kultury pamięci i tego, to co się dzieje, jeżeli chodzi o to, kiedy zaczynamy mówić o menonitach, jak mówimy o menonitach po 1989 roku. I jakby łatwiej było chyba nam troszkę mówić o menonitach jako tej społeczności, to też trzeba, warto zwrócić uwagę, że mówimy przede wszystkim o społeczności wywodzącej się z Niderlandów, nie mówiliśmy o społeczności wywodzącej się z północnych Niemiec. Z drugiej strony oni też jakby, jeżeli popatrzymy na ich wkład gospodarczy, no mieli stosunkowo duży wkład, jeżeli chodzi o gospodarkę Żuław. To też jest jakby to, co przede wszystkim będziemy patrzeć. Pani Benita pyta się, czy można scharakteryzować szerzej różnicę między Flamandami a Fryzami. Powiem to tak, można, ale od razu powiem, że to nigdy nie jest idealna wersja, bo od razu powiem, że ci, którzy mają korzenie flamandzkie, a fryzyjskie, zawsze uważają, że jest inaczej. Przede wszystkim różnica polegała na otwartości danej społeczności na świat zewnętrzny. Jeżeli chodzi o te grupy, ja specjalnie sobie to wynotowałem wcześniej, jeżeli chodzi o grupy flamandzkie i fryzyjskie, to przede wszystkim Fryzowie byli postrzegani jako ta grupa bardziej konserwatywna, to było chociażby widać w kwestii ubioru. To były też grupy menonickie na Żuławach, które stanowiły mniejszość, oni chociażby byli w Orłowskim Polu. Flamandowie znowu usłynęli, jako że byli tymi bardziej otwartymi, którzy też trochę inaczej postrzegali chociażby kwestie związane z małżeństwami mieszanymi. Ja mam nadzieję, że chociaż trochę wyczerpałem. Jeden z moich kolegów zawsze mi powtarzał, że też różnica polegała w kwestiach jakby rytualnego obmycia stóp, ale ja nigdy jakby do tej informacji też nie dotarłem i to raczej traktuję w formie ciekawostki. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania, zanim ja się rozłączę, bo na pewno chciałbym wyczerpać. O, przepraszam, ale jakby pracuję na dwa ekrany i trochę trudno mi jest czasami zobaczyć, czy są na dole jeszcze jakieś pytania. Tutaj jest pytanie dotyczące, czy mamy jakąś wiedzę na temat kultury niematerialnej, obyczajów, opowieści, baśni, świętowania
społecznościach melonińskiej. Ja powiem to tak, że jeżeli chodzi o taką kulturę materialną, wszelkie takie źródła dotyczące przed połową XIX wieku, one są jakby niezwykle trudne do wychwycenia i to pojawia się to jest ze względu tego, że Menonici jako sami nie wytwarzali zbyt wielu materiałów piśmiennych. Zresztą Abraham Hardwich, jedyny do dzisiaj tak na dobrą sprawę kronikarz żuławski, on opisuje, że te grupy są cały czas zamknięte, trudno zdobyć jakieś informacje, mamy więcej chociażby dokumentów gospodarczych. Od połowy XIX wieku, tak na dobrą sprawę, ciężko już jest znacznie odpowiedzieć, czy to są jakby obyczaje i opowieści menonickie, czy to są już opowieści regionalne. Zresztą jakby jeżeli popatrzymy na kulturę w ogóle ludową Żuław, no to ona mocno różni się na temat w porównaniu do innych regionów. Na przykład nie ma czegoś takiego, ja wiem, że teraz dla części osób wypowiem heretyckie słowa, ale nie ma czegoś takiego jak strój żuławski ludowy. Zresztą no, jeżeli popatrzymy na majętność gospodarzy, oni noszą się dokładnie tak samo, jak nosili się przedstawiciele, jeżeli nie elit miejskich, to chociażby takiego średniego mieszczaństwa, czy w Gdańsku, czy Elblągu. I to widać chociażby po zachowanych fotografiach z drugiej połowy XIX wieku, początku XX wieku. Są jakby pojedyncze informacje w poszczególnych pracach etnograficznych dotyczące opowieści i świąt. Jeżeli będzie to Pana interesować, ja wynotuję te informacje i będziemy wtedy z przyjemnością, jeżeli Pan napisze, więcej udzielę informacji. Dobrze. Kiedy będzie wykład dotyczący menonickich śladów jako atrakcji? Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to temat dotyczący menonitów, tak pamięci o menonitach będzie, już Pani mówię, żeby nie okłamać, spojrzę w kalendarz. 5 listopada mamy zaplanowanego Wojtka Marchlewskiego, a będzie wtedy 8 listopada o godzinie 18. Pan Marcin pisze geneza nazwy Frischeshaf, gdzieś czytałem, że nazwa może się odnosić do Zatoki Fryzyjskiej. Powiem to tak, trudno mi jest to powiedzieć, ja nigdy nie spotkałem się z takim określeniem, więc no, nie chciałbym się wypowiadać. Pan Chris pyta się, czy symbolika nagrobna była taka sama przed pojawieniem się na Żuławach, czy wytworzyła się dopiero wraz z pojawieniem się tutaj. Ja powiem to tak, jeżeli popatrzymy na te nagrobki, które mamy, te najstarsze z XVI-XVII wieku, jeżeli się pojawiają, to weźmy pod uwagę, że to są pojedyncze kamienie i ta rozbudowana symbolika, taką jaką ja znam, to ona się pojawia dopiero tak na dobrą sprawę w XIX wieku, więc no tutaj mogę się mylić, ale wydaje mi się, że pojawiła się dopiero wraz z menonitami i tu będzie to wszystko. Dobra. Chyba wszyscy. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie ja dziękuję. Zapraszam jeszcze raz w środę. Jeżeli ktoś z Państwa interesuje też jakby wątek już nie menonicki bezpośrednio, a w ogóle to, co robi Żuławski Park Historyczny, zapraszam jutro na godzinę 18, gdzie odbędzie się moja rozmowa z profesorem Marcelim Tureczkiem z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Będziemy rozmawiać o trudnym dziedzictwie ziem zachodnich i północnych. To wszystko jakby o godzinie 18 na kanale facebookowym Żuławskiego Parku Historycznego. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia z częścią Państwa na pewno w środę na wykładzie doktora Michała Targowskiego. Do widzenia i życzę jeszcze miłego wieczoru.